Dzisiejszą audycję rozpoczynam od zaprezentowania Państwu storczyka Phalaenopsis. Storczyki to jedne z najpiękniejszych roślin na świecie. Mają bardzo małe nasiona. Ciężko było je bardzo rozmnażać. Dopiero teraz, gdy wyszła inżynieria genetyczna i można było w sposób bardziej laboratoryjny rozmnażać te rośliny, tych roślin rzeczywiście na rynku kwiatowym jest teraz dużo. Phalaenopsis, oczywiście możemy nazwać go storczykiem, możemy nazwać go także orchideą, bo należy do rodziny botanicznej Orchideaceae, dlatego często mówimy też na nie orchidea. A właściwie gatunkiem tym jest Phalaenopsis. Cóż można powiedzieć o tym storczyku? Najczęściej uprawiamy go w doniczkach i w naszych domach właśnie najczęściej ten Phalaenopsis jest uprawiany w doniczkach. Ma piękne skórzaste liście, rzeczywiście bardzo ładne i eleganckie. Wypuszcza piękny kwiatostan i one są naprawdę różnorakie kolory. Tutaj widzicie Państwo biały kolor z lekka żółtym zabarwieniem. Bywają też storczyki oczywiście delikatnie różowe. Różowe nawet, wiecie Państwo, one mają piękne tutaj przebarwienia, takie nakrapiane, żyłeczki tutaj śliczne. Także można się zakochać rzeczywiście w tych kwiatach. Mogą być oczywiście też phalaenopsisy, które mają jeden kolor, tak jak ten, którą tutaj Państwo widzicie, jest czysto różowy. Co warto wiedzieć o tych storczykach? No, oczywiście uprawiamy je w naszym klimacie, a pochodzą właściwie phalaenopsisy z bardzo ciepłego klimatu. Storczyki te są epifitami. Co to znaczy? Epifit to roślina, która rośnie w konarach drzew. Gdzieś w jakichś dziuplach rozsiewa się nasionko tego storczyka, kiełkuje i tam właśnie ten storczyk zaczyna rosnąć. Co jest ciekawego, storczyki mają zielone niektóre korzenie. Proszę zobaczyć, tutaj z bliska można zobaczyć, że te korzenie są rzeczywiście zielone. Co to oznacza? Oznacza to, że roślina nie tylko asymiluje przez liście, nie tylko pobiera dwutlenek węgla, wodę i przetwarza to na swój pokarm dla siebie, ale także asymiluje przez korzenie, czyli potrafi prowadzić proces fotosyntezy również przez korzenie. Także to jest takie ciekawe, a jednocześnie jest wskazówką do tego, jak uprawiać tą roślinę. Otóż tutaj widzicie Państwo, jest przybrana tak bardziej florystycznie, tak bardziej ozdobnie, ale jeżeli uprawiamy większą ilość storczyków w domu, warto zaopatrzyć się w doniczki. W doniczki, proszę Państwa, takie szklane. Dlaczego takie szklane doniczki? Otóż one posiadają taki wpust tutaj na dole. Jeżeli podlejemy storczyki, nadmiar wody wypływa do tej doniczki. Dlaczego to jest takie ważne? Bo właśnie storczyki powinniśmy podlewać raz na tydzień, a bardzo obficie i z dodatkiem najlepiej nawozu specjalnego do storczyka. Można kupić w kwiaciarniach nawozy do storczyków. Taki nawóz należy rozpuścić z wodą i właśnie raz w tygodniu te storczyki podlewać. Ale jeżeli one już mocno je namoczymy, postoją z godzinę czasu w tej wodzie z nawozem, należy je potem wodę odlać, ponieważ nadmiar wody powoduje gnicie korzeni. Dlaczego te doniczki są zazwyczaj przeźroczyste? A to właśnie dlatego, że należy dostarczyć światła w korzenie Phalaenopsisa. One wtedy, tak jak powiedziałam wcześniej, będą asymilować, będą pobierać i tworzyć odżywcze składniki dla tej rośliny. Oczywiście, jeżeli chcemy w naszym domu jakiś design wprowadzić nowocześniejszy, możemy doniczki też dać jakiegoś innego koloru. To jest też doniczka oczywiście na storczyka, specjalna na Phalaenopsis. Ona też ma tutaj w środku taką wypustkę, która podnosi tą doniczkę do góry i powoduje, że korzenie nie są bezpośrednio w wodzie, a poza tym ma bardzo ciekawy, elegancki kształt.
Możemy także mieć doniczkę ceramiczną. Zobaczcie Państwo, ta też doniczka jest specjalna dla storczyka, z tym, że tutaj mamy oddzielnie podstawkę, żeby nadmiar wody też wypłynął z tej rośliny. Ona ma tutaj nawet bardzo dużą przestrzeń na odpływ wody, bo wszyscy producenci doniczek wiedzą, że właśnie storczyki muszą mieć dobry odpływ wody. Ale tak prawdę mówiąc, to chyba ta doniczka właśnie przeźroczysta, która światło dopuszcza do korzeni, ta byłaby chyba najlepsza moim zdaniem, ponieważ tak jak mówię, dopuszcza światło do korzeni. Co zrobić, jak pielęgnować jeszcze tego storczyka Phalaenopsis? Proszę Państwa, tak jak mówię, no raz w tygodniu podlewamy nadmiar wody. Bywa też tak, że on bardzo długo kwitnie, naprawdę on kwitnie pół roku, czasami 8 miesięcy, czasami nawet rok, jeżeli ma dużo pąków kwiatowych na końcach pędów. Ale się oczywiście tak zdarza, że on oczywiście przekwita, tak jak każdy kwiat doniczkowy. I cóż robimy wtedy z takim kwiatem? Proszę Państwa, tą łodyżkę, którą tutaj widzicie, ona ma takie pąki jakby, wypuszcza tutaj pąki na łodyżkach. I należy przeliczyć te pączki na łodyżkach. Tutaj trzeba to dokładnie zrobić. I widzicie Państwo, jeden, drugi i trzeci jest taki pąk. I za tym trzecim pąkiem należy oberwać ten przekwitły kwiatostan, jeżeli oczywiście on już przekwitnie. Dlaczego za trzecim oczkiem? No, zaobserwowano, że właśnie na tym trzecim oczku najczęściej rozkrzewia się ta roślina i wypuszcza jeszcze dodatkowy pęd. Dlatego ją przycinamy właśnie za tym trzecim oczkiem. Jeżeli, proszę Państwa, ten pęd, on troszeczkę zasycha, jest niezbyt ładny, możemy całkowicie go wyciąć. Wtedy z rośliny wypuszcza roślina kolejny pąk kwiatowy i zaczyna kwitnąć. Oczywiście po takim przekwitnięciu roślina się musi zregenerować, więc wtedy taki ma delikatny okres spoczynku, tam miesiąc czy dwa, kiedy jej troszeczkę podlewamy, ona musi odpocząć, ale potem znów należy je intensywnie zasilać i wtedy znów wypuścić nową tą łodyżkę kwiatową i zaczyna kwitnąć po raz kolejny. Czyli dla ludzi, którzy mało znają się na kwiatach, trzeba po prostu wiedzieć, że przekwitły kwiatostan storczyka nie należy wyrzucać, tylko właśnie należy dalej pielęgnować, czyli podlewać systematycznie, no i potem cieszyć się kolejnym wzrostem, kolejnym zakwitnięciem tego kwiatka. Co jeszcze należy wiedzieć? Czasem można spryskiwać te rośliny, bo tak jak mówiłam, one są roślinami w naturalnych warunkach epifitami, czyli one rosną w warunkach dość wilgotnych, a nasze pomieszczenia, szczególnie teraz zimą, no one mają mało dość wilgoci, dlatego warto od czasu do czasu też spryskać te rośliny, żeby nie miały kurzu, bo jeżeli są zakurzone rośliny, no to nie mogą asymilować i mają utrudnione te wszystkie oddychanie również, prawda? Proszę Państwa, storczyki należą do kwiatów, które nazywają kwiaciarze arystokracją wśród kwiatów. Dlaczego storczyki to arystokracja wśród kwiatów? Proszę Państwa, mają niesamowite kształty. Ja mówię nie tylko o Phalaenopsisie, ale tych odmian storczyka jest bardzo, bardzo, gatunków bardzo dużo. I one mają piękny kształt, barwę, dlatego zachwycają miłośników roślin. W kolejnych programach przedstawię Państwu inne storczyki. Myślę, że jest ich na tyle dużo, że można zrobić kolejną audycję o storczykach. Teraz tylko jeszcze chciałabym powiedzieć, że storczyki nadają się również do wykonywania różnych kompozycji florystycznych. A florystyka jest teraz bardzo modną dziedziną. No, już kształcę nowych adeptów sztuki florystycznej w Szkole Policjalnej Wizażu i Stylizacji w Rzeszowie. Teraz będzie podyplomowe studia florystyczne w Rzeszowie, w Miłocinie. Także będzie można się kształcić i z Phalaenopsisu można też zrobić bardzo piękne wiązanki ślubne i różne dekoracje okolicznościowe. Ale o wiązankach ślubnych no, możemy mówić bardzo długo, dlatego zostawię ten temat na jakąś kolejną audycję. Dziękuję Państwu za uwagę. Myślę, że o Phalaenopsisie Państwo już nieco wiecie więcej.